Policja z Jaworzna zatrzymała 42-letniego mężczyznę, który ranił ostrym przedmiotem 27-latka. Sprawca jutro ma trafić do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty najprawdopodobniej usiłowania zabójstwa. Wstępne ustalenia wskazują, że między mężczyznami doszło wcześniej do słownego konfliktu. Paweł Jędrusik. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 16 w dzielnicy Osiedle Stałe w Jaworznie. 42-latek zaatakował 27-letniego mężczyznę i zadał mu ciosy ostrym przedmiotem, najprawdopodobniej nożem. Ja sama osobiście nigdy się nie bałam, zawsze szłam czy do sklepu, czy gdziekolwiek, ale po tym wczorajszym to tak trochę no strach będzie wyjść po ciemku. Sądzimy, że tak nie powinno być, nie? No to powiem, człowiek jak wychodzi na podwórze czy gdzieś, czuć się bezpiecznie. No, a nie tak, żeby obawiać się, że jakiś może być zaatakowany czymś, czy dzieci, czy jak. Po zdarzeniu sprawca uciekł, a ranny 27-latek poinformował swoją rodzinę. Ta powiadomiła służby pod numerem alarmowym 112. Poszkodowany trafił do szpitala. Początkowo jego stan był bardzo ciężki. Teraz jest stabilny, udało się go już przesłuchać. Po kilku godzinach policja zatrzymała sprawcę ataku. Jest to mieszkaniec Jaworzna przy ulicy Wiejskiej. Ten sprawca został wytypowany, został zatrzymany. Z naszych ustaleń wstępnych wynika, iż między tymi mężczyznami prawdopodobnie mogło dojść do jakiejś utarczki słownej, jakiegoś konfliktu, jakiejś szarpaniny. Sprawą zajmuje się już prokuratura rejonowa w Jaworznie. Jutro 42-latek ma usłyszeć zarzuty. Wszczęto postępowanie w kierunku przestępstwa usiłowania zabójstwa. Zatrzymano mężczyznę, mieszkańca Jaworzna, jako sprawcę przestępstwa. Planowane jest wykonanie czynności w prokuraturze na 20, czyli na jutro, na 20 grudnia. Pierwsze doniesienia, które pojawiały się w sprawie, sugerowały, że sprawcą jest osoba bezdomna. Policja zdementowała te informacje.